Pamiętacie, mówiliśmy o tym wczoraj, przedwczoraj, jak ważne jest modlenie się z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Że tylko taka modlitwa przeszywa niebo, przeszywa serce Boga i jest wysłuchana. Taki prosty teścik, nie? Jeśli twoja modlitwa ciebie nie porusza, to dlaczego ma poruszyć serce Boga? Jeśli twoja modlitwa cię nudzi. To jak musi nudzić Boga. To jest fajny test, nie naszego zaangażowania w modlitwę. Jeśli twoja indywidualna, osobista modlitwa porusza Twoje serce, to na pewno też porusza serce Boga. I to często co czasami wydaje nam się pewnym symbolem, pewną wizją, pewnym obrazem, pewną przenośnią, w świecie duchowym jest bardzo realne i bardzo dotykalnie, namacalnie sprawdzane. W swojej skuteczności. Na przykład, kiedy modlimy się, Maryjo, ukryj mnie w swoim sercu. Okryj mnie swoim płaszczem. Nie? To jest dla każdego z nas... Pewna metafora, możemy sobie to wyobrażać, ale nie mamy świadomości tego, że to rzeczywiście w świecie niewidzialnym bardzo działa. Chcę z wami podzielić się czymś, co kilka lat temu przeżyłem i bardzo też poruszyło mnie i utwierdziło w tym, że to jest niesłychanie ważne. Brałem udział w egzorcyzmie, w Krasnobrodzie. Przepiękne sanktuarium. Czy ktoś z Was był kiedyś w Krasnobrodzie? Słuchajcie, to jest jedyne sanktuarium ufundowane na wydarzeniu, gdzie Matka Boża uwalnia opętanego człowieka od złych duchów i prosi, żeby w tym miejscu wybudować kościół, sanktuarium, w którym ona będzie w szczególny sposób uwalniała ludzi od dręczących demonów. Oraz od tych chorób, tych wszystkich sytuacji, śmierci, depresji, rozpaczy, tego wszystkiego, co jest efektem i skutkiem ataków i knowań szatana na nas. Warto wiedzieć, że jest takie sanktuarium w Polsce. 50 kilometrów za zamościem, na południu Polski. Na wschodzie, taki południowy wschód. Piękne miejsce, ponieważ Bóg wybiera niektóre miejsca, aby dawać w tych miejscach specjalną łaskę. Bo ludzie niektórzy mówią, ale można pomodlić się wszędzie. Wszędzie jest ten sam Pan Bóg. Tak! Wszędzie jest Bóg. Oczywiście. Jest wszędzie. Ale weźmy chociażby Eucharystię. Tylko w kościele, tylko na Eucharystii, On chce ci dawać siebie fizycznie. W swoim ciele i w swojej krwi. Bóg jest wszędzie. Możesz modlić się wszędzie. W lesie. Na łące. Na plaży, wszędzie. Ale nie dostaniesz ciała i krwi Boga, które połączy się z Twoim ciałem i z Twoją krwią. Tak intymnego zjednoczenia, że aż nie można sobie wyobrazić. Aż tak pragnie być z Tobą jedno, że wymyślił Eucharystię. Że fizycznie mogę go dotknąć, przytulić, pocałować. Fizycznie. I tak samo jest z sanktuariami. Są pewne miejsca, które Bóg szczególnie wybiera, aby w tych miejscach była szczególnie nagromadzona łaska związana z danym sanktuarium. Więc warto wiedzieć, że jest takie sanktuarium związane szczególnie z mocą uwalniania od złych duchów i od wszystkich skutków, knowań i podstępów demonów, które niszczą nasze życie. Więc w tym krasnobrodzie jest wspaniały kapłan, ksiądz Eugeniusz Derdziuk, niezwykle doświadczony egzorcysta, absolutnie święty, są o tym przekonany. Troszkę się znamy, więc wiem, co mówię. I modliliśmy się nad pewną kobietą. Bardzo pętaną. I po zakończeniu egzorcyzmu Ksiądz egzorcysta pytają, czy chciałaby podzielić się z czymś. Co było szczególne dla niej w czasie tej modlitwy. I ona tak popatrzyła na niego i mówi tak mówi proszę księdza. To, co chce księdzu powiedzieć, to to, że ma ksiądz nieprawdopodobną siłę modlitwy. Księdza wiara która jest uwalniana w trakcie modlitwy, jest tak potężna, że szatan no chciałby po prostu księdza rozerwać. Ja widziałam jego łapy, które chciał zacisnąć na księdza szyi, po prostu rozerwać księdza, udusić. Był potwornie wściekły. Ale nie mógł się przebić przez potężną wiarę, którą ksiądz uwalniał przez modlitwę. Potem spojrzała na mnie. Ja już mówię, o kurka, teraz mi wyjedzie, że na zewnątrz Wielki Święty, a tutaj kurczy nic. Ona mówi tak. Mówi, a ksiądz Dominik, kiedy położył na mnie swoją rękę i zaczął się modlić, to w pewnym momencie zniknął. już go nie było. I na jego miejscu pojawiła się Matka Boża. Ja już księdza nie widziałam do końca egzorcyzmu. Księdza już nie było. To było dla mnie poruszające, wiecie, ponieważ to jest najskuteczniejsza sztuka walki duchowej. Rozumiesz? Strategia nieprawdopodobna. Tak się ukryć w Maryi, że diabeł już Cię nie widzi, a jak Cię nie widzi, to nie może Cię uderzyć. To prosta rzecz. Nie? Nie jestem fajterem, jak Ksiądz Eugeniusz. Że pójść face to face Na strzały, uderzenia, kopnięcia z nim Bo jestem za cienki bolek po prostu Moją strategią Jest ukrycie się w Maryi I po prostu mnie nie ma Ja znikam I kolej z piekła rodem Nie jest w stanie mi nic zrobić, bo nie wie nawet gdzie jestem Jak wali, to wali na ośle Tylko, że problem polega na tym, że nawet nie może walić Bo musiałaby uderzyć ją Nie jest w stanie tego zrobić Nigdy w życiu ma żadnej mocy przy niej. Dlatego kiedy modlisz się o ukrycie w jej sercu czy okrycie jej płaszczem, czy ukrycie się w jej ramionach, to nie jest to tylko jakaś metaforka fajna, sympatycznie brzmiąca poetycznie. To jest coś bardzo, bardzo realnego. Więc kiedy mówimy o tym, że nasze życie duchowe ma być w kecharitomene i mamy 24 hana dobę być w niej i żyć w niej, to naprawdę robimy coś bardzo realnego w świecie duchowym. To nie jest tylko poetycka przenośnia, która fajnie brzmi, fajnie może ją sprzedać,